Cześć, witam wszystkich na kanale Moje IKE. Ja się nazywam Piotr Kandusyna i zapraszam do obejrzenia 33 filmu o długoterminowym inwestowaniu w spółki, głównie dywidendowe, inwestowania w ramach indywidualnego konta emerytalnego. Tutaj mamy widok na mój rachunek, który prowadzę w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska. Obecnie na koncie 36 zł gotówki żywej. No i widzimy listę spółek, które się znajdują obecnie w portfelu. Ilość tych spółek, łączna wartość każdej pozycji i średnia kwota zakupu poszczególnych spółek. Łączna wartość portfela to w tej chwili 71 463 zł. Jak wiadomo, ja każdą transakcję, którą wykonuję w tym portfelu, publicznie pokazuję na swoich filmach. Rachunek jest faktyczny. Jeśli ktoś byłby zainteresowany otwarciem takiego rachunku, zachęcam. Pod moim filmem znajduje się link, za pośrednictwem którego można taki sam rachunek IKE, jaki ja prowadzę w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska, założyć. Polecam. W tym miesiącu na swój rachunek maklerski wpłaciłem 1500 zł. Łącznie wpłaciłem już kwotę 9000 zł. Zatem ten limit mi się zmniejsza. Zostało jeszcze 8700 zł. Więc w kolejnych miesiącach muszę tutaj już nieco te wpłaty ograniczyć, coś koło 1000 będę mógł tylko wpłacać, jednakże będę miał do dyspozycji środki, które będą pochodziły z dywidend, więc zakupy nie powinny być niskie, także te kwoty z dywidend powinny być już w tym roku przyzwoite, ale o tym więcej powiem w dalszej części filmu. Za wpłacony 1500 zł zakupiłem akcję dwóch spółek. Jest to spółka Asseco SE na łączną kwotę 727 zł i dwie akcje spółki Mobrux. 405 zł za jedną zapłaciłem. To jest 815 zł łącznie z kwotą transakcyjną. Tutaj mamy wpłaty na mój rachunek. To jest 50 400 zł i obecna jego wartość 71 436 zł. Tradycyjnie wykres na niebiesko aktualna wartość portfela i na czerwono moje wpłaty. Jak zwykle, jak co miesiąc na grupie facebookowej zadałem pytanie, jaka spółka powinna zdaniem osób, które są na grupie, trafić do portfela moje IKE. I tutaj mamy Mobrux na pierwszym miejscu, 68 osób zagłosowało na Mobrux. No i tutaj się pokryło, także ja w tym miesiącu właśnie Mobrux dokupiłem. Za chwilę przejdę do podania argumentów, dlaczego taka decyzja. Druga pozycja GPW, 62 głosy i trzecia pozycja spółka Ambra, 36 osób oddało głos na tę spółkę. Przejdę do widoku portfela w aplikacji MyFund. Krótko o stopie zwrotu. Stopa zwrotu od początku roku. No, na początku kwietnia mieliśmy już lepszy okres. Zbliżał się portfel do 6%, minus 6% od początku roku. Jednak ostatnie sesje znowu słabsze i znów powyżej 10, nawet do minus ponad 12 stopa zwrotu w roku bieżącym sięga. Ja mam nadzieję, że tutaj jeszcze wypłaty dywidend i to pierwsze półrocze uda się wyprowadzić w okolice zera, jednak ciężko powiedzieć, jak rynek nam się teraz będzie zachowywał. Dużo osób spodziewa się jakiejś większej korekty. Bessy, hossy, ja przyznam, że ja się tymi pojęciami nie bardzo posługuję, bo nie uważam, żeby to miało jakiś sens tutaj w moim przypadku. Natomiast przejdę jeszcze do widoku stopy zwrotu od początku, kiedy prowadzę swój portfel, to jest od marca 2019 roku i tutaj na obecną chwilę stopa zwrotu z mojego portfela pokazywana w aplikacji MyFund
to 104%. Widzimy, że wszystkie benchmarki, do których swój portfel odnoszę, swój wynik, są znacznie poniżej. Tutaj widzimy, najśmieszniej w sumie wygląda WIG, bo w całym tym okresie 1%, tak to wygląda. SWIG 80 58 i S&P 500 52. Także na drugim miejscu SWIG 80, później S&P. No i teraz argumentacja po kolei, dlaczego ASECO SE i dlaczego MOBRUK w tym miesiącu. Zacznę może od ASECO SE i główny argument, dlaczego ASECO SE trafiło do portfela, to jest taki, że po prostu była to mała pozycja, dalej jest to niezbyt wielka pozycja w moim portfelu, nieco ponad 2000 zł, nawet nie ma 3% udziału w portfelu moje IKE. A zanim zakupiłem, to było jeszcze mniej. Ja zawsze te spółki chwalę, uważam je za bardzo dobre walory, które systematycznie rosną i zarówno w kontekście przychodów ze sprzedaży, jak i w kontekście zysku netto. Tutaj jest szczególnie dobrze, jeśli chodzi o zysk netto, i te spółki każdego roku rosną z grupy ASECO, dlatego też muszę systematycznie te pozycje podnosić i uznałem, że właśnie jest to teraz dobry czas na to. Ponadto jeszcze liczę, że się załapię na dywidendę. Tutaj widzimy wykres 3-letni. Co prawda ja kupiłem teraz po 51,60 zł. Obecnie spółka, tak jak cały rynek, skorygowała do 46, więc można było kupić to taniej. No trudno, już kupiłem i tak średnia cena moich zakupów na tej spółce jest wyższa niż obecnie kurs się znajduje. Kupowałem tutaj wcześniej, ale jednak żeby wykorzystać ten potencjał tych systematycznych wzrostów, jeśli chodzi o ASECO, muszę tak samo systematycznie wykonywać tutaj zakupy tych spółek, to jakby, żeby co roku coraz więcej tych akcji się znajdowało w moim portfelu. Widzimy, że dywidenda tutaj rośnie bardzo fajnie, mimo że yield nie jest zbyt wysoki, to biorąc pod uwagę tempo wzrostów na wynikach finansowych, ta dywidenda także fajnie rośnie i po prostu w kontekście wielu lat to powinno się bardzo fajnie opłacić. Dywidenda w roku 2018 to 52 grosze, już w roku 2021, czyli tylko 4 lata praktycznie później, ale już jest o ponad 100% dywidenda wyższa. Dlatego muszę po prostu to systematycznie, tą pozycję zwiększać. W zeszłym miesiącu ukazał się wywiad z wiceprezes spółki ASECO i tutaj pani wiceprezes powiedziała słowa, że jest zadowolona ze wzrostu zamówień, portfela zamówień na ten rok. Jednak odczuwalna jest presja i wzrost kosztów, szczególnie świadczeń pracowniczych. Także tutaj rosną te koszty, to jest sygnał negatywny ze spółek ASECO ogólnie. Te koszty płacowe rosną tak jak całe koszty płacowe ogólnie w branży IT, więc tutaj jakby ASECO się także w to wpisuje. Utrzymanie w tym roku rentowności nie jest niemożliwe, ale byłoby dużym sukcesem, więc pewne tutaj trudności pani wiceprezes przewiduje. Nie mówimy jednak, że rentowność operacyjna na pewno będzie niższa, ponieważ w całej grupie jest to w dużej mierze wypadkowa struktury sprzedaży grupy. Podobne obawy mieliśmy już w zeszłym roku, tymczasem w wielu krajach udało się utrzymać, a nawet poprawić marżowość. Było to oczywiście okupione dużą pracą, obecnie jest to wyzwanie, a zachowanie rentowności byłoby dużym sukcesem.
Więc no w ten sposób możemy się spodziewać tutaj jakiś tam spadku na marżach. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na pewno w kontekście ASECO należy kwartalnie wyniki śledzić. Ja na pewno większych kolejnych zakupów nie będę wykonywał teraz do czasu sprawdzenia wyników za pierwszy, drugi kwartał roku 2022. Jeśli chodzi o utrzymanie tych rentowności, to trzeba zauważyć, że akurat ASECO SE działa w Europie Wschodniej i Południowej, więc tutaj być może akurat w tych krajach te wyniki się uda utrzymać. Ja tutaj tą akurat spółkę z grupy ASECO bardzo lubię ze względu na to, że no działa na rynku także wschodnim, gdzie te kraje są jeszcze na stosunkowo wczesnym etapie rozwoju. No i dzięki temu mamy większe możliwości rozwoju w tych państwach, a także dzięki temu zyskiwaniu przewag po prostu przez ASECO, poprzez to, że już na wczesnym etapie w tych krajach się znajduje. Także w kontekście ASECO SE perspektywy i wzrosty wyników finansowych. Także to są moje argumenty. Kolejna spółka to spółka Mobruk. I tutaj jestem zadowolony z faktu, że w tym roku zdążyłem już tą pozycję dosyć rozbudować. Tylko w tym roku wykonywałem zakupy ASECO, przepraszam, Mobruku. I już blisko 4% udało mi się taki udział w portfelu na spółce Mobruk uzyskać. Także rzutem na taśmę tutaj te pozycje zbudowałem. Już do około 2750 w tej chwili taka wartość akcji, które posiadam w portfelu. Tak wygląda. Widzimy tutaj wykres 3-letni. Ja dopiero tylko właśnie w tym roku te zakupy. A argument jest bardzo prosty, jeśli chodzi o Mobruk, bo o ile informacje o samej spółce, o wynikach i tam wywiadach z prezesem przekazywałem już w poprzednich filmach, w filmie styczniowym i w filmie w lutym, bo wtedy właśnie kupowałem, to tutaj teraz głównym argumentem jest dywidenda, która już niebawem, bo walne zgromadzenie odbędzie się 25 kwietnia, więc jeszcze udało mi się przed dniem dywidendy tych akcji dobrać i dywidenda będzie wynosiła 31 zł i 50 groszy najprawdopodobniej, bo taka jest rekomendacja. Przy mojej cenie zakupu spółki ASECO daje to yield na poziomie blisko 8%. To jest bardzo, bardzo fajny poziom i te środki oczywiście wypłacone powinny być na początku maja, także będę mógł je stosunkowo szybko reinwestować. I Mobruk tak samo, kupiłem po 405 zł, w tej chwili 393 zł, także też spadek, więc no tak jak ogólna tendencja, tak jak już powiedziałem wcześniej, mamy korektę i ja zakup robiłem nieco wcześniej, więc tak jak cały rynek spada, także i moje zakupy. No cóż, będą wypłacone dywidendy, być może jeszcze na tej korekcie da się kupić inne spółki, dzięki temu także ten yield uzyskać dywidendowy na fajnym poziomie. A teraz tradycyjnie przejdę do omówienia komunikatów ze spółek i będą to głównie jeszcze raporty roczne, ale także już informacje o rekomendacji co do wypłaty dywidend albo już informacje o uchwaleniu dywidend. Na tą chwilę więcej będzie rekomendacji i zacznę od razu od tego, co mnie w tym miesiącu ucieszyło najbardziej, czyli zatwierdzenie dywidendy w PCC Rokita na poziomie 13 zł i 23 grosze za akcję.
co przy obecnym kursie daje 12,5% stopy zwrotu z dywidendy. Dla mnie ta kwota jest jeszcze wyższa, ponieważ moja średnia cena zakupu akcji PCC Rokita to 64,79 zł, co daje dywidendę przekraczającą 20%, czyli 20,41 zł. Także bardzo jestem zadowolony z tego faktu, będzie to wysoka dywidenda, plus oczywiście dzięki temu, że konto jest prowadzone w ramach IKE, będzie w całości wpłacona na moje konto. Także przy okazji PCC Rokita niedawno tutaj Maxima, to nie są chyba historyczne Maxima, bo spółka chyba była coś w okolicach 120, jak pamiętam, ale bardzo wysoko widzimy tutaj taki dynamiczny wzrost, to przy okazji ogłoszenia tej informacji o dywidendzie, także bardzo pozytywnie, plus fakt, że dywidenda, ostatni dzień, kiedy można kupić spółkę z prawem do dywidendy, to 25 kwietnia, a dywidenda zostanie wypłacona już na początku maja, także będzie do dyspozycji na kolejne zakupy. Przejdę dalej, spółka Azbis. I tutaj mamy raport roczny ze spółki Azbis, gdzie prezes określił ten rok jako fenomenalny, jednak tutaj w kontekście tej spółki rok 2021 to już historia i interesuje on nas mało, bardziej nas interesuje przyszłość i to, jak sobie spółka poradzi z sytuacją na Ukrainie. I tutaj możemy powiedzieć, że ja kupowałem po 10 zł, później już nawet 15, czyli 50% wzrostu miało tu miejsce, a te wzrosty podyktowane są częściowo informacją, że jeśli chodzi o marzec 2020 roku, to przychody były niższe o jedynie 20%. Więc mimo tej sytuacji na Ukrainie i faktu, że jest to duży rynek, jeśli chodzi o Azbis, to nie odbiło się to aż w takim stopniu, w jakim mieliśmy tutaj korektę na kursie, więc to jak najbardziej pozytywnie, a dodatkowo mamy rekomendacje dywidendy. Dywidenda jest wypłacona w dolarze, ale no, obecnie to wychodzi 0,43 grosze, więc tutaj ogólna ocena wysokości tej dywidendy przez akcjonariuszy, z tego co czytałem, była negatywna. Przy mojej cenie zakupu okolice 10 zł to będzie na tą chwilę 4%, ale plus jest taki, że spółka jeszcze na koniec roku najczęściej wypłaca zaliczkę, gdzieś tam w okolicach listopada, tak, to jest od ciągu czterech ostatnich lat, zawsze w listopadzie, więc możemy się spodziewać, że zaliczka zostanie wypłacona już na poczet przyszłego roku 2023, także to będzie miłą niespodzianką. Na tą chwilę czekam i zobaczymy, jak sobie spółka poradzi z sytuacją związaną z jej dużym rynkiem, rynkiem ukraińskim, rynkiem rosyjskim. Także tutaj czekamy. Ja ogólnie jestem optymistą, jeśli chodzi o Azbis. Myślę, że sobie poradzą. Prezes mówi, że zapewnia, że sobie poradzą. Spółka ma doświadczenie wieloletnie, więc myślę, że tutaj skala tego spadku jednak była zbyt duża. Kolejna spółka i raport roczny ze spółki Ferro. I tutaj, o ile mamy znakomite wyniki finansowe, zarówno przychody, jak i zysk netto, skokowe wzrosty, bardzo duże, kilkudziesięcioprocentowe, o tyle mamy sporo czynników ryzyka,
które się pojawiają i stąd też prawdopodobnie przedłużająca się korekta na kursie akcji. I te czynniki to spowolnienie gospodarcze w Europie, spadek popytu na nowe mieszkania, mniej przeprowadzonych remontów ze względu na rosnące koszty właśnie wykonania tych remontów, koszt wyposażenia, koszty siły roboczej, rosnące raty kredytów, stopy procentowe także tutaj powodują, że mniej jest już zakupów nowych mieszkań. Dodatkowo tutaj jeszcze ceny surowców w przypadku ferro wchodzą w grę, bo głównie tutaj chodzi o miedź i cynk. Niekorzystne mogą być kursy walut. Tutaj jeśli chodzi o kurs złotówki i korony czeskiej w stosunku do dolara i w stosunku do euro, to kolejny czynnik. Firmy wprowadzają, handlowe sieci wprowadzają swoje własne produkty i sprzedają je w swoich sklepach. Także, no i jeszcze dodatkowo wojna na Ukrainie, tam też ten rynek, tam bardziej Litwa, Łotwa, Estonia, to tam się ferro rozpycha już w tej chwili. Natomiast no, dużo jest tych czynników ryzyka i o ile spółka jest świetna, tutaj jeszcze w tych wynikach finansowych także doszły wyniki spółek Termet i Tester, które były przejęte, ale tutaj znowu są kolejne ryzyka, bo rosnąca cena gazu, a jak wiemy Termet to producent piecy dwufunkcyjnych, podgrzewaczy wody, ale także takich właśnie dwufunkcyjnych, które ogrzewają całe domy i one działają, wiadomo, na gaz. Dlatego tutaj też pytanie, czy jakieś inne formy ogrzewania nie będą stosowane częściej ze względu na sytuację z dostawą gazu. Ciężko powiedzieć, no. Trzeba obserwować wyniki, patrzeć jak sobie spółka poradzi i także ona na pewno musi szukać nowych rynków zbytu. Na pewno w tym roku możemy się także spodziewać rekordowej dywidendy, bo dywidenda tutaj to jest też sytuacja mniej więcej stabilna i stała przy tych rekordowych zysku netto, także ona może być tutaj wysoka. No nie wiem, będę obserwował sprawozdania finansowe właśnie jak to w poszczególnych rejonach bywa i jak sobie spółka z tym radzi. Ja podkreślałem wiele razy, że spółka ma bardzo dobre produkty i myślę, że i tak będzie konkurencyjna. No obserwujemy, patrzymy, a dodatkowo jeszcze doszło zadłużenie rosnące ferro od kilku ostatnich kwartałów w związku z przejęciami innych spółek. Także, a w kontekście rosnących stóp procentowych i wzrostu koszty kredytu, to wszystko powoduje, że okoliczności dla ferro, otoczenie nie wygląda zbyt dobrze. I sam jestem naprawdę tutaj już ciekaw, jak ta spółka sobie z tym poradzi. Ja mam dosyć bezpieczną tutaj cenę zakupu i duże wzrosty na kursie akcji. Mam średnią cenę zakupu 18,69 groszy, więc dosyć dobra moja cena zakupu. I na tą chwilę chyba troszeczkę jednak bym się bał zwiększać pozycję na spółce ferro. Myślę, że można coś bezpieczniejszego szukać w tej chwili. Chociaż to wiadomo działa w dwie strony, bo spadająca cena, przedłużająca się korekta powoduje, że gdzieś tam można polować na te akcje i powiedzmy, jeżeli ktoś chce wchodzić dopiero, zaczynać tutaj budowę pozycji na spółce ferro, to gdzieś te lokalne dołki można malutkimi łyżeczkami sobie powoli zaczynać czerpać. Niemniej jednak z tyłu głowy warto pamiętać o tych czynnikach ryzyka, o których powiedziałem. Kolejne dwa komunikaty. Komunikaty z grupy Kęty i jest to drugie po PCC Rokicie pozytywne zaskoczenie
No być może nie aż takie zaskoczenie, bo skąd się można zawsze spodziewać pozytywnych informacji. Niemniej jednak bardzo, bardzo pozytywne komunikaty ze spółki Kęty. I pierwsza rzecz to są wyniki finansowe grupy Kęty za pierwszy kwartał 2020 roku. I pomimo wszelakich zawirowań wojennych, zawirowań na rynkach surowcowych, tutaj wyniki są znakomite, aż o 51,5% wzrost przychodów ze sprzedaży i 27,5% wzrost zysku netto. Jeśli chodzi o przychody ze sprzedaży, to wszystkie segmenty działalności grupy Kęty odnotowały wzrost, 73% wzrostu przychodów ze sprzedaży w segmencie wyrobów wyciskanych, 43% segment systemów aluminiowych i segment opakowań giętkich, wzrost o 42%, w tym eksport, jeśli chodzi o opakowania giętkie, tutaj aż 57%. Także świetne, znakomite wyniki. I te wyniki zostały osiągnięte pomimo odpisu w związku z działalnością na Ukrainie, gdzie tam jest także zakład produkcyjny grupy Kęty, więc bardzo pozytywnie. Jeśli chodzi o kursy walutowe, to tutaj ta sytuacja także zadziałała na plus dla spółki, dlatego że sprzedaż jest denominowana w walutach obcych, głównie w euro, i tutaj osłabienie krajowej waluty w stosunku do euro wpłynęło pozytywnie na rentowność eksportu. To się odbiło na wynikach finansowych. Jeśli chodzi o ceny surowców, to w raporcie czytamy, że te ceny w drugim kwartale pozostaną na poziomach nie niższych niż w pierwszym kwartale. To było jakby do przewidzenia. Poziom zadłużenia się utrzymuje. Wojna w Ukrainie. Spółka nie utraciła kontroli nad spółkami ukraińskimi. Jeśli chodzi o popyt na produkty, to zarząd spodziewa się w drugim kwartale wysokiego, na poziomie zbliżonym lub nieco lepszym do kwartału pierwszego roku 2022. Także bardzo pozytywne informacje z raportu finansowego. A kolejna rzecz to jest, od razu po tym raporcie finansowym pojawiła się rekomendacja zarządu dotycząca wypłaty dywidendy. Dywidendy rekordowej, najwyższej w historii, w kwocie 52,40 zł na jedną akcję. I spółka jako dzień dywidendy zarząd rekomenduje 11 lipca 2021 roku, a spółka wypłaca dywidendę tradycyjnie w dwóch ratach. Pierwsza by miała być 2 sierpnia 17.45, druga rata 11 października 2022 roku i tutaj by miało być wypłacone 34,95 zł. Świetna, fantastyczna informacja, jeśli chodzi o dywidendę. Jeśli chodzi o moją cenę zakupu, to dla mnie ta dywidenda byłaby na poziomie 9,97, także blisko 10%, znakomicie, a te wyniki, o których wspominałem w pierwszym kwartale, fantastyczne, zapowiadają także wysoką dywidendę w kolejnym roku, więc pięknie to się tutaj zazębia. Jeszcze nie wypłacona dywidenda za rok 2021, a już widzimy bardzo dobre wyniki i biorąc pod uwagę konsekwencje spółki, możemy się spodziewać także świetnej dywidendy w roku przyszłym. I tutaj w tym momencie chciałbym pogratulować wszystkim inwestorom, którzy kupili spółkę. Wiem, że dużo osób ma spółkę kupioną jeszcze taniej niż ja kupowałem, także ich poziom dywidendy będzie jeszcze wyższy, także jeszcze raz gratulacje, bo po prostu dobrze wybrana spółka do portfela dywidendowego. Widzimy, ja już zacząłem kupować po pewnych wzrostach, ale jeszcze w 2020 roku można było w okolicach 300 zł grupę Kęty kupować, także jak ktoś to zrobił, to no i na kursie, i na dywidendzie
uzyskuje bardzo dobre wyniki. No i idziemy dalej. Raport finansowy roczny PKN Orlen i mamy, jak to zostało powiedziane, w trudnym 2021 roku ponad 11 miliardów zysku netto. To historyczny, rekordowy wynik, którego nie osiągnęła wcześniej żadna polska spółka. Faktycznie wynik bardzo wysoki, zwłaszcza w porównaniu do poprzednich lat, gdzie 2020 to jest niecałe 3 miliardy, 2019 4, 5,5 w 2018, no i wysoko było też w 2017 7 miliardów, ale tutaj to faktycznie fest olbrzymia kasa w zysku netto uzyskana przez Orlen. No i no troszeczkę tylko jest niedosyt, jeśli chodzi o dywidendę, bo skoro taki rekordowy zysk netto, to dlaczego tylko 1,5 miliarda na dywidendę? Dywidenda zapowiedziana, rekomendowana przez zarząd na poziomie 3,50 zł, tak jak prezes Obajtek w ubiegłym roku zapowiadał przy takich ładnych multimedialnych prezentacjach. No tak też się utrzymało, 3,50, a szkoda, bo skoro rekordowy zysk netto, rekordowe wyniki, to ta dywidenda też mogła być rekordowa, wystarczyło, żeby tutaj dać 4 zł i już byśmy mieli także rekordową dywidendę. No ale cóż, trzeba się cieszyć z tego, co jest. Ten poziom dywidendy to 4,6, dla mnie nieco więcej, bo około 10 zł taniej kupowałem niż obecnie. Dla mnie jest to 5,7. Tutaj póki co nie mam zamiaru tych akcji dokupywać. Kupowałem dopóki Orlen spadał, później teraz już jest w takim, powiedzmy, trendzie bocznym. Ostatnia dywidenda w zeszłym roku i nie było więcej zakupów z mojej strony i teraz tak samo nie zamierzam kupować. Biorę dywidendę, korzystam z Orlenu w portfelu stale, także zniżka na paliwo także działa. Na pewno plany Orlenu w kierunku zielonej energii jak najbardziej pozytywne, zwłaszcza w kontekście problemów energetycznych związanych z próbą odcięcia się od Rosji, to na pewno jest na plus. Przejdę dalej do kolejnej spółki i kolejna spółka, o której chcę powiedzieć, to spółka Neuka i mieliśmy tutaj także komunikaty dotyczące wyników za rok 2021 oraz informacje co do rekomendacji wypłaty dywidendy. No i tak, o spółce Neuka mogę powiedzieć, że no przede wszystkim jest to spółka bardzo nudna i bardzo stabilnie rosnąca. Spółka wybitnie dywidendowa, ale no przede wszystkim nudna jednak. Konrad Książak uważa, że Asseco jest najnudniejszą spółką w Polsce. Ja myślę, że jednak chyba Neuka, a Asseco to przy Neuce bardziej przypomina ciekawy film akcji, że tak powiem. Ale dobra, do rzeczy. Wyniki rosnące zarówno w kontekście przychodów, jak i zysku netto. Dywidendy od wielu lat stabilnie wypłacane i rosnące. Spółka ma zapowiedzianą rosnącą dywidendę. Nie jest ona na zbyt wysokim poziomie, biorąc pod uwagę kurs akcji obecnie. Stopa dywidendy wynosi 1,41%, natomiast dla mnie jest to troszkę więcej, 3%. I tutaj w sumie jednak pewna analogia do Asseco jest, dlatego że też jakby nie mam kiedy zwiększać pozycji na tej spółce, a muszę to robić z tego względu, że jak otrzymam 25 zł dywidendy, to w sytuacji, kiedy ogólnie portfel rośnie, ta dywidenda nie będzie miała większego znaczenia. Dlatego też chociażby tą jedną akcję muszę
nełki gdzieś tam próbować na korekcie w ciągu roku kupić, żeby po prostu no miała ta dywidenda jakieś znaczenie i ten procent składany, żeby także mógł, jeśli chodzi o nełkę, działać. Ona też może mieć funkcję w portfelu takiego stabilizatora i trzymać portfel, ponieważ na niej nie widzimy dużych spadków, nawet jak jest jakaś bardzo dynamiczna sytuacja towarzysząca okoliczności rynkowe, jak mieliśmy w marcu 2020 roku lub teraz w okoliczności sytuacji na Ukrainie. Przejdę dalej do wyników finansowych Ten Square Games. I tutaj w sprawozdaniu rocznym widzimy rosnące przychody, ale malejący zysk netto i bardzo mocno spadający kurs akcji cały czas. Tak jak cały gaming w Polsce, tak samo Ten Square Games. Co chwilę tutaj mamy spadki, kiedy wydaje się już, że niżej być nie może, to mamy kolejne minima. Mimo że ja kupowałem, wydawało się tanio po 256, to już 158, także no wydaje mi się, że gdzieś tam jednak jesteśmy w okolicach dna już tych spadków. Myślę, że te wyniki nie są tak złe jak te spadki. Mieliśmy premierę gry Football Elite, futbol amerykański, taką grę. Początkowo była dobrze oceniana, teraz już widzę na sklep Play 2,6 ocena, niezbyt to jakaś wygórowana. Także no, ciężko mi jest powiedzieć, bo w tą grę nie grałem. Na pewno tutaj pojawiły się jakieś prognozowane wyniki już z tego roku dotyczące sprzedaży. Ja jednak poczekam na sprawozdanie finansowe, wtedy myślę będzie można coś więcej powiedzieć. Ten Square Games jako drugi komunikat jeszcze oprócz sprawozdania poinformowało o planie dotyczącym wypłaty dywidendy. Ta dywidenda ma wynosić 10 zł na akcję. Przy mojej cenie zakupu to jest 257,67, daje 3,88 stopy zwrotu z dywidendy. No i tutaj należałoby się zastanowić, czy tej pozycji nie zwiększyć jeszcze przed wypłatą dywidendy. Być może wtedy ten dividend yield mógłby mieć nieco wyższy, a jeszcze na korekcie spółkę dokupić, bo wiemy, że tych premier ma być więcej, tych gier, które są w najbliższej przyszłości planowane. Ostatnie już trzy spółki, trzy komunikaty. Pierwszy komunikat ze spółki Vigo System. Widzimy po wykresie, że spółka porusza nam się w trendzie bocznym od dłuższego czasu. Tutaj mieliśmy takie wybicie kursu, ale ona jednak dalej wróciła do tego bocznego trendu. Mamy informację dotyczącą przychodów ze sprzedaży z rozbiciem na poszczególne sektory. Już nie skupiając się za bardzo na poszczególnych sektorach, tylko mówiąc ogólnie, widzimy spadek. Pierwszy raz od dawna z 14,5 miliona na 11 te przychody w spółce Vigo System spadły. Być może tutaj sytuacja konfliktu zbrojnego i tak dalej. W każdym razie spółka Vigo System nie wypłaca dywidendy, intensywnie inwestuje w swoją działalność, dlatego też ja tutaj poczekam na sytuację, jak się rozwinie w spółce córce na terenie Stanów Zjednoczonych i jak będą funkcjonowały te inwestycje, a także sektor półprzewodników. To mnie interesuje, także tutaj będę przyglądał się, jak to te wyniki będą wyglądały w Vigo System. Potencjał, możliwości spółki są olbrzymie jak najbardziej, ale chciałbym zobaczyć to, żeby to po prostu miało odzwierciedlenie w wynikach finansowych i na tą chwilę póki co raczej na pewno nie zamierzam zwiększać pozycji na spółce Vigo System. Jeśli chodzi o pozostałe komunikaty, to tylko tak króciutko powiem
odnośnie 11bit, że zdecydowali, no jak to zwykle 11bit nie wypłacają dywidendy. Na walnym zgromadzeniu zostało przegłosowane, że zysk z 2021 roku zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy. Spółka intensywnie inwestuje także w siebie, podobnie jak Wigo właśnie nie wypłaca dywidendy i trwają prace nad grami. Tutaj te gry większe i tutaj to jest w sumie jedyna spółka, która nie widać jakby takich dużych spadków jak na kursie innych spółek z branży gamingowej, a nawet można powiedzieć, że spółka się trzyma bardziej tutaj w okolicy górnych wycen. A kolejna już ostatnia informacja to informacja ze spółki Śnieżka, gdzie przywrócona została działalność operacyjna w spółce, która działa na terenie Ukrainy. Bodajże chyba 5 czy około 10 może przychodów pochodzi z tamtej spółki, więc spółka wznowiła działalność. Oczekujemy jeszcze na informacje na temat dywidendy, czy też informacje chociażby na temat walnego zgromadzenia, kiedy się odbędzie i będzie głosowana dywidenda, bo zazwyczaj jakoś tutaj już właśnie pod koniec kwietnia takie informacje były. Tradycyjnie przypomnę, że mój portfel można obserwować w aplikacji MyFund. Zapraszam tutaj widok wszystkich spółek, porównanie do benchmarku, stopy zwrotu i cała struktura mojego portfela jest widoczna, można to sobie obserwować. Jeśli ktoś chce założyć sobie konto na MyFund, to z mojego linka bodajże 20% taniej na pierwszy abonament, więc zachęcam. I także zapraszam na naszą grupę facebookową, gdzie wiele ciekawych dyskusji, wiele informacji na temat spółek, komentarzy dotyczących danych finansowych, czy też ogólnie tego, co się w spółkach dzieje. Fajne dyskusje na temat dywidendy z PCC Rokity, czy też Skent. Można było się pochwalić, jaką stopę zwrotu uzyskujemy. Myślę, że także i początkujący inwestorzy tutaj mogą się wiele dowiedzieć i dzięki tej grupie też pewnych błędów uniknąć. Na koniec, jak zwykle, informuję, że treści przedstawione w moich publikacjach są moimi prywatnymi opiniami. Nie są to rekomendacje i nie polecam podejmować decyzji inwestycyjnych w oparciu o moje materiały. Należy zawsze przeprowadzić samodzielną analizę. Ach, i chciałbym jeszcze podziękować za wszystkie subskrypcje, które otrzymałem, wszystkie kciuki w górę i te inne rzeczy. Także tutaj jest dla mnie motywator, wiele pozytywnych komentarzy, także wiadomości otrzymuję, więc wielkie, wielkie dzięki za to. I cóż, do usłyszenia w kolejnym miesiącu. Cześć!